Witamy Państwa w naszym nowym studiu w telewizji. Witamy i zapraszamy na program Kain Problem. Proszę Państwa, skoro jesteśmy przy materiałach i remoncie, serdecznie zapraszamy na kolejny materiał. Ty, ziom! Co? Stary, w tym roku prezentów nie będzie. Ty, czemu? Bez kitu, bez sensu. Mikołaj nie przyjeżdża do miasta. Ty, czemu co? Rejmunda się boisz, że znowu bęcki dostanie jak rok temu? Nie, stary. Wiceprezydent powiedział, że nie wpuszcza dewiantów. Bez sensu, a Kaczora wpuścił niedawno. Szanowni Państwo, nie będę mówił, jak długo czekaliśmy na nowe studio. Powiem tylko, że trwało to dłużej niż walka gołoty. W takim razie zapraszam na kolejny materiał nakręcony w prowizorycznych warunkach. Co? Do mnie mówiłeś? Do mnie to było, gościu? Ej, masz jakiś problem, ty? Ej, gościu, coś ci się nie podoba? Co ci się we mnie nie podoba? Co, dres mam krzywo? Co, paski mam krzywo? Ty, wyskakuj z kamulców, ty, gościu, ty! Co jeszcze? Co? No, come on! Co? No, ho! Ej, gościu, myślisz, że co? Nie z takimi sobie dawałem radę, ty, kurna, ty! Weź! Z dyni? Z buta? Co, jak wolisz, ty? I nie skocz mi więcej tu. No. Witam Państwa w kolejnym odcinku reality show Życie Głazu. Dzisiaj nieco bardziej smutny odcinek. Niestety, Głaz wpadł w depresję. Wszystko przez Morenę Czołową, która niedawno odeszła od Głazu. Głaz generalnie wpadł w stany lękowe i depresyjne. Objawiają się one aspołecznymi zachowaniami. Jest tutaj z nami typowy przedstawiciel Opola, który niestety miał przyjemność ostatnio rozmawiać z Głazem. Siewka. Podobno pana spotkanie z Głazem było nieco nieprzyjemne. Ej, no bez kitu, stary, wiesz, idę se bujem się po mieście, nie, kumas, wiesz, robisz, widziałem cię na mieście. To wiesz, kurczę, zaczepił mnie, coś mi zaczął mówić, wiesz, że jestem jakiś krzywy, czy że coś, ty rzucił we mnie kamieniem, o co chodzi kolesiowi, wiesz, co zrobiłem, pytasz. No normalnie, wiesz, jak normalny człowiek, wytłumaczyłem mu, że trochę kultury jest potrzebne, nie? Podobno Głaz ma depresję. Wiesz coś o tym? No coś tam ma, no trochę się zapada pod ziemię, no ale no nie ma z czego robić afery, no czemu kogoś, nie wiem, nie weźmy sobie, wiesz, aspiryny czy czegoś takiego, to go na pewno podniesie na duchu, no weź ty. No ale bez przesady, ciebie nigdy nie rzuciła Morena Czołowa? Ach, stary, wiesz, czym we mnie rzucali, tym we mnie rzucali, wiesz, człowiek chodzi, człowiek się buja, to człowiek różne rzeczy przeżywa, no to bez przesady, co, ja nigdy z kamieniem nie chodziłem, ty. Dziękuję za wywiad. Jak Państwo widzą, Głaz nadal ma problemy emocjonalne, jednak mamy nadzieję, że uda się go wyleczyć do następnego odcinka reality show Życie Głazu! Ty, gościu, a tak w ogóle to tak jest. Masz telefon? 791-007-323. Ty nie byłeś taki cwany, wyskakuj z telefonu, gościu. Koleś, ty wiesz, z kim rozmawiasz? A ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? No bardzo dobrze wiem. Ja, koleś, zamroziłem skrzydła w samolocie prezydenta! Ta, misiu? A ja wymontowałem z niego radio. No, to wyjaśnię ten brak kontaktu w polskiej polityce. Szanowni Państwo, przystępujemy właśnie do najtrudniejszej części naszego remontu. Mianowicie do obróbki szyny. I niby to jest nic niezwykłego, ale obróbka szyny jest tutaj alegorią dowcipu, który próbujemy Państwu sprzedać. Poproszę nożyk. Proszę Państwa, dowcip przede wszystkim powinien być ostry, jak ten nożyk, ale jak widzimy, nic to nie działa. Poproszę o piłę. Proszę Państwa, piła. Aby sprzedawać dowcip, trzeba mieć odpowiednio ciężkie i solidne narzędzia. Tym się także da coś działać, ale nie wszystko. Poproszę o tutaj kombinerki. Proszę Państwa, tymi szczypczyko kombinerkami mogę zdziałać o wiele więcej. Na przykład nagiąć to i owo.
W związku z czym zapraszam na małą operację. Tu cię mam. Cię mam. Szanowni Państwo, witam w naszej objazdowej klinice odwykowej, w której w ramach zajęć dodatkowych uczymy się chirurgii. Mamy tutaj pacjenta, który uskarża się na bóle w kolanie. Ała, moje kolano jak boli. Przystępujemy do rozpoznania. Prawdopodobną przyczyną jest woda w kolanie. Panie doktorze, ale proszę powiedzieć, czy będę jeszcze mógł kiedyś pływać? Siostro, proszę nie być taką wylewną. Przystępujemy do operacji, ponieważ woda została wylana z kolana. Siostro, proszę podać przyrząd tnąco-rwący. Dziękuję. Przystępuję do otwarcia kolana. Świetnie! Siostro, poproszę kolanko! Nie, to później proszę kolanko do transplantacji. Dziękuję, znakomity model. Przystępujemy do dopasowania. O, przepraszam, nie ta strona. O, to jest! Proszę bardzo, kolanko jak nowe, trzeba jeszcze tylko zamontować. Siostro, poproszę screwdriver. Dziękuję very much. Mocujemy tu. Proszę bardzo, kolanko jak nowe. Ba, dużo lepsze. Utrzyma nacisk jednego pudziana na metr kwadratowy. Siostro, proszę wybudzić pacjenta. O, panie doktorze, jak się cieszę. Dziękuję, całuję rączki. Siostro, dziękuję. A ja pójdę już do domu. Kolejny wyleczony pacjent. Proszę zwrócić uwagę, że pacjent kuleje na drugą nogę. Siostro, przystępujemy do naszych spraw. Poproszę kolanko. Świetnie, teraz poproszę piersi. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszego remontu. Pozostaje nam już do wykonania robota ze szkłem. To znaczy zasłonięcie okna. Mamy tutaj roletę z mechanizmem łańcuszkowym. Pociągając za mechanizm, zasłaniamy okno. Proszę Państwa, remont skończony. I tak była pusta. Ty, ziom, ty, a słyszałeś, że podobno prezydent chce, wiesz, remontować wiadukt na Struga? To wyremontuję se, jak se na Struga.